Dzień dobry. Słów kilka na temat wędzarni. Zobaczcie, wędzarnia typu kibelek. Tak to się nazywa. Jeżeli chodzi o otwarte palenisko, to mam tutaj takie drzwiczki, które będę montował. Wędzenie już było, przykrywałem ten otwór, zakrywałem blachą. Po prostu. Kilka słów o wędzarni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o komorę, może otworzę, pokażę, jak to się prezentuje w środku. Okay. Dobra, słuchajcie. Palenisko na 3,5 cegły szerokie, 7 cegieł, w sumie 8 wysokie. Ta ósma cegła na górze, te ósme cegły na górze, one są po prostu przecięte na pół i to są takie wąskie, żeby można było na siódmej cegle położyć sobie tą płytę. Ta płyta była wylewana na stole z boku. Ona ma grubość około 5 cm, wzmacniana prętami zbrojeniowymi. Całość konstrukcji stoi na płycie betonowej. Równie wzmocniana jest jakimiś tam drutami, prętami i siatką zbrojeniową. Tak, 3,5 cegły szerokie, 8 wysokie. Komora paleniska 1,40 m. Daszek jest oddzielony, tam nie wiem, czy będzie widać, ale jest pusta przestrzeń. Przestrzeń może nie tyle pusta, co od góry jest też wełna mineralna. Ściany wędzarni, zarówno drzwi, jak i wszystkie ściany. Kantówki 5x4 użyłem. Deska piórowpust z zewnątrz, impregnowana, wewnątrz nieimpregnowana piórowpust. W środku jest wypełnienie wełny mineralnej. Tutaj mamy nawet miejsce na termometr. Ale ok. Tak to wygląda w środku. W konstrukcji idą. Tu idzie kantówka, po środku idzie kantówka i z zewnątrz idzie kantówka. Tak jak widać, tutaj nawet są ślady. To wszystko spinałem takerem pneumatycznym. Gdzie nie, gdzie tylko tam wkręcałem. Po prostu wkręt. Całość pokryta gątem. Wcześniej jeszcze położyłem też, jak widać, membranę. Taki miałem kawałek, wykorzystałem, zanim położyłem gąt, żeby mi tam do środka się nic nie lało, żeby wszystko było suche. Co tu jeszcze? Deflektor, płyta czy blacha. Nie wiem, to chyba 5 mm na prętach z możliwością tutaj obniżenia. Wydaje mi się, że jest troszeczkę za szeroki ten deflektor. Otwór, który jest tutaj w tej płycie. Tutaj widzimy, to jest fragment komina nierdzewnego i to jest Fi 200. Fi 200, nie jest szczelna ta wędzarnia, dym ucieka sobie, można powiedzieć, tymi kanalikami, nie wiem, czy to dobrze widać, tymi kanalikami, tutaj przez deskę piórowpust, może pokażę z zewnątrz, o, te kanaliki tutaj widać i to właśnie przez to sobie ucieka, gdzie tam w środku, jest to troszeczkę do doszczelnienia, tutaj z zewnątrz deską. Tu jak widać są już natrasowane i tutaj już próba wiercenia otworów z taką przesuwną tutaj deseczką, żeby można było wentylować. Sam daszek jest podnoszony po włożeniu wsadu do... O, możemy sobie tutaj go otworzyć. Po włożeniu wsadu możemy sobie podsuszyć na spokojnie, czyli zrobić większe takie prześwity.
i dym sobie taki delikatny osusza. Co tu jeszcze na temat tej wędzarni? No i całość konstrukcji jest do cegły oczywiście zamontowana na 2, 4, 6 kołków szybkiego montażu. No i to tyle. Wewnątrz półeczki porobione. Kije można sobie regulować. Ten deflektor, jeszcze wracając do deflektoru, wydaje mi się, że jest troszeczkę za szeroki, dlatego że dym tutaj wylatuje. Oczywiście jak to jest zamknięte, to tu wszystko jest w dymie. Natomiast sam dym, jeżeli chodzi o przepływ tego dymu, no to ten deflektor jednak powoduje, że środek jakby jest nieokopcony. Nie ma tego przepływu tego dymu. Tutaj śmiało można z tego deflektora, myślę, że jeszcze po 5 cm z każdej strony podejmować, tak żeby tylko zostawić tutaj na śruby. Myślę, że tak by było ok. Nie wiem, czy w samym deflektorze wiercić otwory. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o docieplenie jeszcze tej wędzarni, ona świetnie trzyma temperaturę, nadaje się pewnie na chłodniejsze dni do wędzenia. No tak, tak to właśnie wygląda. Po to docieplana jest, żeby trzymała tą temperaturę, żeby można było sobie w zimie nawet wędzić i żeby nie trzeba było co chwilę podkładać do tego paleniska. Palenisko jest wysuwane, blacha, na której palę jest wysuwana. Można sobie tym kontrolować, natomiast nie ma takiej potrzeby. Tutaj naprawdę by trzeba było, żeby w komorze było z jakieś, nie wiem, powiedzmy 80 stopni, to tutaj naprawdę musi się palić sporo tego drewna, a zawsze można sobie to kontrolować, wysuwając i tak dalej. Także taka wędzarnia, szerokość to wychodzi taka 90 na 90, 1,40 m wysoka. Czy za wysoka? Raczej nie, raczej jakiś tam wkład, jeżeli chodzi o schaby, o szynki. Jest to luźno, nie jest tutaj tłoczno. Dym sobie swobodnie, kiełbasę można fajnie rozwiesić, dym sobie swobodnie opływa, jeżeli chodzi o te mięsiwo. No i tyle. Tyle w temacie wędzarni. Jest ona nieszczelna. Jak widzicie, są jeszcze takie przedmuchy, bo tu gdzieś się wypaczyło troszeczkę, jeżeli chodzi o kantówki, ale to ma swoje plusy i minusy. No, ona szczelna nie może być, gdzie tu ucieka, natomiast tu od frontu jeszcze przyjdzie deska, która będzie ten dym powstrzymywała. Tak samo tutaj jeszcze trzeba parę rzeczy pouzupełniać. No i tyle. Aha, te otwory tutaj, co będą wiercone, to tu jest taka kantówka 5 na 10, tak żeby bezpośrednio w drewnie były wiercone, a nie gdzieś tam w wypełnieniu, żeby przez tą wełnę nie przechodziło. No. Także jak się podoba, to zachęcam do zrobienia. Bardzo dobrze smakują wyroby. A sama wędzarnia jest dość prosta. Także w razie pytań zapraszam w komentarzach. Chętnie odpowiem. Trzymajcie się. Cześć.